Moi drodzy, gra, którą teraz obejrzycie, to gra na mniej więcej 50 power leveli, mniej więcej 1000 punktów. Jest tam mała dysproporcja, ale o tym w podsumowaniu opowiemy. Będziemy grać na zasady 9 edycji, te, które wyszły wczoraj właściwie się one pojawiły, chyba w piątek. Chyba tak. W tym tygodniu. Oczywiście nie mamy tych zasad w jednym paluszku. Nigdy nie mieliśmy żadnych zasad w jednym paluszku od tego czasu. Nie, do Kiltima trochę mieliśmy. A do Kiltima tak, Kiltima mieliśmy ogarnięte w miarę. W każdym razie, to co teraz zobaczycie, to jest taka hybryda. To jest trochę 8 edycji, to jest trochę 9 edycji. Będziemy grać w budynki, tak jak się gra w 9 edycji. Na tyle, na ile potrafimy. Strategemy były jeszcze 8-edycyjne. Overwatch, który jest strategemem teraz, jest tak 9-edycyjny. I gramy je na wszystkie, bo w przyszłości będą jednostki miały specjalną zasadę Overwatch, więc będą mogły to robić za darmo. Niektóre stratagemy, które są w 8 edycji, w ogóle nie mają sensu teraz w momencie tak. Na nowych zasadach. Nie mają. Big Guns Never Tire na przykład. Nie zadziała. Bo inaczej działają jednostki. Jak to było, że heavy po pojazdy? Heavy po prostu pojazdy nie mają kary za ruch, więc tutaj jakby ten stratagem w ogóle wypada, nie ma sensu. Wypada. No w każdym razie. Słuchajcie, obejrzyjcie sobie to bo z dwóch względów. Po pierwsze, staram się, i kolega Witek nam też tłumaczył, staramy się tłumaczyć, dlaczego niektóre rzeczy tak się dzieją, jak się dzieją. Jak nam się przypomni oczywiście. Jak ja wspomniałem, kolega Witek będzie z nami na tej grze przez kilka tur. Będzie nam pomagał, jeśli chodzi o zasady podstawowe, te, które on już też ogarnął z 9 edycji, gdzieś tam oglądał Battle Reporty i już zobaczył, jak się gra. I dla nas, w sensie w tym naszym projekcie Warboss, będzie nam podpowiadał, jak już coś zrobimy, co mogliśmy zrobić lepiej. Więc pod kątem nauki naszej, jak grać wydajniej. Ja zrobiłem masę błędów w tej grze, mógłbym zagrać to inaczej. Mógłbym, no ale zobaczycie sami. Więc zapraszamy do gry, zapraszamy do hybrydowej wersji 9 edycji, łamanej przez 8 edycję. Miłego oglądania. Powiedz miłego oglądania. Miłego oglądania. No, oglądajcie. Prezentujemy rozstawienie armii i zaprezentujemy to, co mamy w swoich armiach. Jak widzicie, gramy na nowym rozmiarze stołu, czyli 44x30, czyli dwie maty do Kiltima zestawione ze sobą. Tak, to są dwie maty, tak przecięte. Mamy armię Krzyśka, Dark Angels. Krzychu, powiedz mi, co tu masz w swoim deploymencie. Okej, to lecimy od mojej lewej, proponuję. Hellblasterzy z podstawowymi plazmami. Mhm. Intercesorzy z Bolt Riflami, jest ich 6. Jeden ma granatnik, dla ułatwienia, jako że na figurce nie mam granatnika, powiedzmy, że ten bez oznaczeń na ramiennikach będzie miał granatnik, okej? Okay? Żebyś wiedział. Jest inny, okej? Okay? Tak. Azrael, malowany na szybko na dzisiaj. Primaris Ancient, i jemu od razu wykupiłem ze Strata Gema Hero of the Chapter, że ma też Warlord Traita. I generalnie on mu daje Feel No Paina na 6+, chyba że się nie ruszył, wtedy ma Feel No Paina na 5+. Okay. I ma artefakt Artificer Armor, Save na 2+, Inf na 5+. Okay. Dalej mamy 3 agresorów z rękawicami, z bolterami i swoimi granatnikami. Redemptor z makroplazmą, gatlingiem i Karus Rockpodem i granatnikami. Czyli to, co ma na modelu, tak? Tak. I masz rezerwy jeszcze. W rezerwy. 3 inceptorów z assault bolterami. I 5 riverów z heavy bolt pistolami, combat knife'ami i grafshutami. Okej. Okay. No teraz jak zerkniemy sobie na moją strefę rozstawienia. Gram Bedmunsami, gram Dreadła. Wystawiłem 40 grotów, którzy blokują mi różne dziwne rzeczy. Tutaj 10 grotów stoi na obiektywie numer 1. Tutaj druga 10 grotów stoi na obiektywie numer 3. Zaraz obok niej stoi Big Mac, który przestawił się tutaj dzięki swojemu Warlord Traitowi Cunning Brutal. Razem z Warlordem przestawił się minimalnie jeszcze Gorkanot, który tutaj jest standardowo wyposażony Gorkanot. Mamy jeszcze 30 chłopaków z szutami. 30 chłopaków ze slagami i tutaj jeszcze mamy Wildboya, który będzie tutaj czarował różne dziwne, ciekawe rzeczy oraz kolejną dziesiątkę grotów, która jest tutaj, czyli 10, 20, 30 i tam 40. Także to jest moje rozstawienie. Nie rzuciliśmy jeszcze na to, kto się będzie wystawiał. Teraz tak, gramy
na nowe zasady oczywiście 9 edycji staramy się wrzucić tyle, ile będziemy mogli z nowej edycji, z tego co jest w podręczniku, który wyszedł na Warhammer Community oraz tego co gdzieś było w przeciekach. No w przeciekach było na przykład zasady do terenów, więc tutaj gramy, że przez tereny w ogóle nie można strzelać. Jeśli coś jest w obszarze terenu, czyli tu mam taką linię wyznaczoną między tymi punktami, jeśli coś się już tutaj znajdzie, to może strzelać, jest widoczne i widzi na zewnątrz. Przez budynek po prostu nie widzimy, czyli twój Redemptor, tak? Redemptor nie widzi się w ogóle z nim. Czy widzi się, bo on jest ma 18 lub więcej wundów. Mhm. Więc on go widzi, ale ja chyba nie widzę twojego. Tylko jeżeli fizycznie widzę z Redemptorem. Tak, to wtedy jest True Line of Sight. Tak? Tak. Tak. Mamy kolegę Witka z tyłu, który nam podpowiada. Kiwnął głową, że... Tylko zasady. Tylko zasady. Kiwnął nam głową, że tak. Więc teraz przejdziemy do rzutu na to, kto będzie wystawiał się, czy kto będzie szedł pierwszy, więc chwyćmy kostki, bo to jest dosyć ważny rzut. Tu. Ja rzuciłem 2, a ty rzuciłeś 3. No więc idziesz pierwszy. W 9 edycji już nie ma Seize the Initiative, nie ma przejęcia inicjatywy, po prostu Krzychu decyduje, kto idzie pierwszy. Krzychu? Pójdę pierwszy. Dobra. Jesteśmy po pierwszej turze ruchu Krzyśka. Krzychu, przemieściłeś się tak, jak się przemieściłeś. Powiedz nam dlaczego, żebyśmy wiedzieli na przyszłość, dlaczego tak nie powinieneś robić na przykład. Poruszyłem się właśnie całą piechotą, wszystkimi jednostkami infantry w kierunku tego znacznika. Dlaczego? Mhm. Bo żeby wygrać tę misję, muszę trzymać znaczniki tak na początku swojej command phase, co się tak, nazywa? Command tak, command phase, fast dowodzenia. I zabić warlorda. Zabicie warlorda będzie trudne, więc muszę się skupić na znacznikach. Mhm. Muszę te jednostki trzymać wszystkie razem, bo cała strategia polega na tym, żeby wszyscy byli w bańce od Azraela i od sztandaru. Jasne. Więc jakby muszę ich trzymać razem. Odłączyłem Redemptora, bo on nie jest infantry, więc na niego i tak nie działa baner Azraela, a czymś musiałem zająć tamten obiektyw po prostu. I tutaj jeszcze stoisz, coś może zobaczysz w jest taka strzału, szansa, że coś będzie. Dobrze, więc przechodzimy teraz do fazy strzału, bo to jest druga faza, jeśli dobrze trzecia pamiętam. Znaczy jest trzecia. Teraz jest trzecią, bo mamy fazę dowodzenia. Tak. Pierwszy oddział, który będzie strzelał, to są Heblasterzy tak, i oddają przegrzane strzały w Gorkonatach. Chcesz się pozbyć największego zagrożenia. Tak, i wykorzystuję na nich stratagem Weapon from the Dark Age, który będzie sprawił, że plazmy zadają po prostu jedną więcej ranę. Okay. A przegrzane zadają zamiast jednej dwa, czyli i w sumie 3 damage'u każda plazma zada. Tak. Okay, czyli trafasz na trójkach. Dokładnie. To przerzucam, bo są w zasięgu Azraela, Azrael pozwala przerzucić na hit. A, to też przerzucam, bo... Nie trafiło. Okej, okay. Okay, wszystko trafiło, tak? Wszystko trafiło, czyli na czwórkach teraz będziesz mnie ranił. Ała. I zraniło mnie jedno. I nie mam save'a, bo masz AP minus 4, więc rzuć teraz kostką. A, 3 damage'u dostałem po prostu. Płaskie 3. Płaskie 3. Płaskie 3, więc Gorkarot dostał 3 damage'u. Przerzucę jedną kość Azraela, bo Azrael pozwala mi raz na bitwę przerzucić jeden roll na save, na hit. Raz na bitwę, okej. Tak, raz czyli na bitwę. Ten na zmundowanie przerzucasz od razu. Tak. Może się uda, nie udało się. Nie udało się, czyli po prostu 3 wundy dostał, okej. Okay. Intercesorzy będą strzelali do orków. Ja na początku fazy strzelania zadeklarowałem, że za 2 command pointy wykorzystuję na nich straszarzem rapid fire, czyli teraz ich bronie są rapid fire 2, czyli 6 intercesorów strzeli do orków, łącznie 12 strzałów z przerzutem jedynek na hit od Azraela. Czyli 3 plus. To przerzucam i no to dobrze. Przerzucam. Mhm. No poza bez dwóch. No i super, 10 hitów, ile tak. wundów? Na 4, siła 4, na toughness 4. Bez tego i bez tego. Czyli 5 i ja nie mam save'a, bo jest AP minus 1. Tak. Więc z tego oddziału 5 orków zejdzie. Z umiejętności Azraela Brilliant Strategist Krzyśkowi udało się uzyskać 2 command pointy z 3, które wydał, więc z 7 jest z powrotem, czy z 7 spadł na 4 i odzyskał 2, więc jest z powrotem na 6 command pointach. Agresorzy będą strzelali, 2 agresorów zaznaczyć, tylko 2, bo 2 ma zasięg, będzie strzelał do Greczynów, bo tylko Greczyny są w zasięgu. Jako że i rękawice, i granatniki mają takie same właściwie i zasięg, i siłę, i AP, więc będę najpierw sobie sprawdzę, ile strzałów oddadzą granatniki. Każdy zada D6 strzałów, czyli 3 strzały z granatników, czyli 12 strzałów, 15 strzałów. 15 strzałów, tak jest. Na 3 plus? Na 3 plus. Wszystko. Z przerzutem wszystkie koda. I tak podpowiadam. Wszystko weszło? 5? Wszystko. 10. I program telewizyjny? Nie. 14. A przerzut? Z Azraela? 15. 5-10-15. 5-10-15. Czyli 15 wundów na 2 plus? Dawaj. 4. Tego już nie, wundów już nie przerzucasz? Nie. 4.
9, czyli 14. Dobra. Teraz ja się spróbuję wysejwować. No ponieważ nie masz AP, groty mają save 6, więc na 6 spróbuję się wysejwować. I 4 zginęło. 8 zginęło. Wszyscy zginęli, ale musiałem sprawdzić, więc te groty po prostu już w tym momencie zniknęły. W 9 edycji na razie nie ma, w tym najpodstawowym podręczniku, w podstawowych zasadach i w tej misji nie ma first strike ani czegoś takiego, więc zabiłeś ich, ale to wszystko. Życie. Azrael coś będzie robił. Tak, Azrael za zwiększonym zasięgu z Relentless Hunt będzie walił z plazmy w Gorkanota. Nie przegrzewam plazmy, bo nie chcę, żeby mi umarł. I z Mastercrafted Bolt Gun odda jeden strzał w orków, bo zawsze szansa na jednego orka mniej. Zawsze coś. Dobra, to strzela z obu broni, więc ma pogorszony BS, więc wali na trójka. Ale czekaj, bo plazmę najpierw rzucę sobie. Plazmę 3 plus? Przerzucam, bo na siebie może też działa. Trafił? Na czwórce, tak? Na piątkach. Masz siłę 7, tak, na 8. Okej, no dobra, spróbujmy. Nie. Nie, nie weszło. I na w orków z Mastercrafted Bolt Gun weszło siła 4. Weszło. AP minus 1. No to jeden ork zginął. Zawsze. Okej, no to teraz Ancient odda jeden strzał po prostu na zwiększonym zasięgu do tych orków. Próbujesz ich wyciąć. Spróbujemy, no na trójeczce. 6. Na 4. Trafione. AP? AP minus 1. No to nie mam żadnego. Kolejny chłopak, co jest stąd. Nie to, nie ten odciął. Ten pójdzie. Ciach. Okej, czyli tak. Dreadnought wali w Gorkanota. Bo go widzisz troszeczkę. Tak. Widać tutaj nad budynkiem i tak dalej. No ale ze wszystkiego oprócz granatników, bo granatniki nie mają zasięgu do niczego. Mhm. I pierwsze, z czego będę strzelał, to plazma, którą będę przegrzewał. Przegrzewa. I to jest D6 strzał. Dobra, zobaczmy ile strzałów będzie. 2. No cóż. Dobrze, no dawaj. 2 strzały na trójkach, tak? Tak. Ja pierdzielę. Command reroll chcesz wykorzystać? Ja bym nie wykorzystywał osobiście. Nie wiem, czy ja chcę, żeby on dostał Mortal Wounda. A, nie, to jest na wound, to jest na hit, to jest hit, faktycznie, to dostaniesz Mortal Wounda. I wykorzystam Command reroll, dobra. Mogę, bo mam ich 6, czyli raz 3. Czyli wykorzystujesz jeden... Na wund wykorzystałeś z Azrela, czy wykorzystałeś na tu? Wykorzystał z Azrela. Nie, na tu wund wykorzystałeś. Faktycznie Azrael ci daje na... Wykorzystałeś z Azrela przerzut na tu wund. Ale on chyba daje jeden z na... Na całą grę. Na całą grę, ale na, wiesz, nie jeden na każdą z tych rzeczy, tylko okay, jeden dobra. Po prostu mówię sobie wybrać. Czyli command reroll na przerzut tej jedynki, żeby nie dostał mortala. No tak, czyli trafiłeś? Trafiłem. Siłę masz 7, tak? Siła 9, AP minus 4. No to siła na 3 plus. Czyli na 3 plus. Może się uda. Nie, oczywiście, że nie. Czy dalej onslaught Gatling Cannon w Gorkanota? Tak, na 3 plus Heavy 6. Dawaj. 5. Super. Siła? Siła 5. Siła 5. No to na piątkach. I 3 weszły. A P minus 1, więc się pewnie... No dobra, damy to kostki. 3 plus. Czyli na czwórkach. Bronię się na czwórkach. I jeden weszło. Jeden damage? Tak. Jeden damage, okej. Okay. Zawsze jeden. Nie zawsze. Okej, okay, i teraz Icarus drop... Missile, coś tam. A, tam rocket pod czy coś. Mm-hmm. W Gorkanota tak samo. Cały czas, cały czas. Jako, że on nie jest lataczem, więc niestety na czwórkach D3 strzały. D3. Cyk, cyk, cyk. Jeden. Jeden strzał. Na czwórce. I nie. No nie poszło. I chyba strzeliło już u mnie wszystko, co mogło. Wszystko, czyli już cały twój shooting zrobiony. Szarży nie będzie, kombatów nie będzie, koniec twojej pierwszej tury. Orki straciły w tym... orkowie stracili 7 kolesi. 7 plus maksymalny wynik 6 to jest nadal więcej niż, czy mniej niż 23 kolesi, którzy są w oddziale. Wedle zasady mob rule, więc spokojnie, nie muszę zdawać żadnych derki. Przechodzę ją bez problemu. Przechodzimy teraz do mojej pierwszej tury i wracamy po ruchach. Faza ruchu orków. Ta 30 przesunęła się tutaj, za budynek. Wedle nowych zasad nie dotykają budynku, więc mogą wykorzystać całkowicie osłonę budynku przed potencjalnymi intercesorami, którzy chcieliby tutaj we mnie postrzelać bez ruchu. Jestem poza zasięgiem rapid fire, więc jest ok. Chyba, zobaczymy. Te orki wystawiły się tutaj w sposób sprytny, on nadal ma 2 cale do tego gościa. Natomiast dają bańkę mob rule, tak, bo to z mob rule chyba wynika, że mogą ten oddział, który prawdopodobnie będzie dostał bęcki, będzie mógł wykorzystywać ich liderkę, tych liderkę na to, żeby sprawdzać morałkę. Gorkanot nie ruszył się,
ponieważ będę wchodził, teraz Dark Angele stracili swoje... Jak się nazywa ta zasada, że dostajesz 6 stali? Grim Reason. Po prostu. To w pierwszej turze, że dostajesz 6 stali odkowo? W pierwszej turze Relentless Hunt. Relentless Hunt, tak. I więc teraz już w drugiej turze to tracisz, tak? Tracisz, więc to jego zasięgi się troszeczkę zmniejszyły, więc mniej rzeczy będzie mogło w nie strzelać. A moje zasięgi są wystarczające, żeby ciąć po Hellblasterach, ciąć po Redemptorze i tak dalej. Subtap Szuka też się nie ruszyła, bo będzie strzelała w Redemptora, coś muszę tutaj mu pokarać go jakoś. Chłopaki będą pewnie strzelać po prostu szutami w coś. Zobaczymy, raczej bym w tych Boltstorm Gauntletów strzelał, potletów. A reszta, no i będzie Big Mac, jeszcze tam Big Mac Whip, bo będzie wzmacniał czarami Gorkanota, więc to zaraz zobaczymy, jak mi się to uda. Tą bardzo profesjonalnie wykonaną kartą, to jest Glimmering Gear, z czego to jest? Prophecy of the Wolf. Prophecy of the Wolf, czar nowy dla Bedmoonsów. Mój magik rzuca na Gorkanota, jeśli się uda, czyli charge value 6 w 18 calach, plus 1 do save'a, ale nie Imbule. No a że Imbula nie ma, to uwaga. Wrzuciłem 9, spokojnie czar wchodzi, więc Gorkanot ma plus 1 do save'a, więc ma teraz save'a 2 plus. A ile masz chłopaków w okolicy? Chłopaków mam dość, więc 9... Tak, to trzeba sprawdzić, bo mogę mieć ich... Może to być peril. Jak to słusznie zauważył kolega Witek, po moim czarowaniu, mam więcej niż 10 chłopaków w okolicy, więc na pewno wbił mi się peril. Rzuciłem na damage i wbił mi się 3 rany. Na szczęście koleś przeżywa, więc czar wchodzi. Wszystko jest tak jak jest, natomiast ma tylko jedną ranę, została mu się jedna rana i... No cóż, przechodzimy teraz do fazy strzelania, przygotujemy się i zaraz wam pokażemy, co będzie strzelało w co. Tych chłopaków z tego oddziału tylko i wyłącznie 6 może ma w zasięgu Hellblasterów, więc 12 strzałów, ponieważ chłopaki adwansowali, więc mamy plus 1 do rzutu, więc tylko 6 tak naprawdę nie ratują. Przerzucamy, mamy raz, dwa, trzy, czyli przepraszam, dwie szóstki, dwie jedynki, trzy jedynki. Jedynki przerzucamy z Bedmoonsów i wyszła mi kolejna szóstka. I mieliśmy dwie szóstki tutaj, ta szóstka. Mamy trzy daka i to są kolejne dwa, kolejny jeden strzał. Siła 4, na twój toughness 4, 4 plus i to są dwa wundy. Okej, czyli moje dwa save'y. Dwa save'y. Na plus 1, tak. Na plus 1, bo jesteś za light cover. I nic. Gorkanot strzela do Redemptora. Mamy tutaj linię strzału, która nie wchodzi w obrys budynku. Widzę tam jego rączkę, z rączki do rączki. Ponieważ Gorkanot ma custom job, który się nazywa... Jak się nazywa? Nazywa się Sparkly Beats. A Sparkly Beats daje mu plus 1 do BS-a, więc teraz przy wykorzystaniu jeszcze strategemu Daka za 2 command pointy, czwórki, piątki, szóstki trafiają, piątki, szóstki generują kolejne strzały, więc 18 strzałów. Blef. Z przerzutem jedynek za Bedmoonsów, tak jest, i tych jedynek na szczęście jest trochę, więc mamy piątkę, to jest strzał, szóstki, piątki, czwórki. Czwórki, piątki, dobra. I mamy trzy szóstki, dwie szóstki, o, cztery szóstki mamy tutaj. Więc cztery szóstki generują kolejne. Nie, jeszcze piątki mam. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, to mamy te. Jeszcze dwa strzały. I jeszcze te za piątki. Nic. Czyli mamy tyle strzałów, tyle weszło. Toughness na tym dredzie masz jaki? 7. Ja mam siłę 6. Siła 6, Gorka na Devstone, tak, siła 6. Siła 6, czyli na piątkach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć wundów. I to jest AP minus 1, 1 damage. 5, ustaliliśmy, że jestem za osłoną, tak? I jesteś light cover, czyli masz plus 1, minus 1 z mojego AP. 3 plus. I jeden strzedł. Twin Big Shoota, 6 strzałów. Na czwórkach, piątkach, szóstkach, jedna piątka, jedna jedynka, czyli dwa hity, siła 5. Dwa razy daka, bo na piątkach za... Tak, dwa razy daka, czyli jeszcze muszę dorzucić, no i mamy 3. I teraz siła 5 na twoje, ile tam? 8? 7. Na 7, piątki, czyli dwa wundy, normalnie jeden damage, czyli po prostu... Czyli na 2 plus, nie ma to. Okay. Więc ja za 1 CP jeszcze użyję shoot twice. Spróbuję, nie wiem, zobaczymy, co z tego wyniknie. Zostaje mi w tym momencie 2 command pointy. I robię dokładnie to samo na czwórkach, piątkach, szóstkach. Piątki, szóstki generują strzały. I jedziemy jeszcze raz. Dobra, czwórki, piątki, szóstki na hit.
Przerzuty jedynek. Nie mamy żadnych jedynek. To jest sukces. Wyciągamy wszystkie fejle. To był całkiem dobry strzał. Wszystkie czwórki odciągniemy sobie na jedną stronę i to są tylko trzy. Czyli mamy 10, 13 hitów. 14, 15, 16, 17 hitów. Przerzuty jedynek, czy nie? Tak. Dwie. Dobra. I to, czyli to będzie wszystko poza tą jedną kostką. No i to będzie znowu na piątkach ranie. Na piątkach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na normalnym serwie, bo plus jeden, minus jeden. Fejli trochę. Jeden. Cholera jasna, tyle strzelania. No i Big Shoota, Twinning Big Shoota. Czwórki, piątki, szóstki. Trzy piątki generują kolejne trzy strzały. Czyli są sześć hitów. Piątki. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery. Bez AP. Czyli na dwójkę. No cholera jasna, no. Dobrze się skitro. Dobrze, czyli co? Dwie rany ci zadałem. Tyle strzelania i dwie rany, tak? Tak, oczywiście okazuje się, że notatkę zrobiłem źle. Muszę poprawić. Customamo ma dwa cepeki, więc jestem na jednym cepeku, nie na dwóch. Więc taka mała zmiana. I teraz przechodzimy do strzelania Big Maciem, który będzie próbował dobić to wielkie, obrzydliwe działo. Działo. Breda. Big Mac z Subtop Shooka, czyli tym polepszonym Shock Attack Gunem. Chciałem strzelać w dredzia, bo to jest jedyny cel, jaki widzę tak naprawdę. Niestety nie widzę Hellblasterów, którzy tutaj stoją, są za kawałkiem budynku i według nowych zasad budynek mi całkowicie ich zasłania. Więc wyrzuciłem na siłę strzał 5. Teraz zobaczymy ile strzałów... na siłę. Teraz zobaczymy ile strzałów będę miał. 5! Super! Fantastycznie. Jesteś konsekwentny. Bardzo konsekwentny. Więc teraz toughness masz 9, więc moja siła... 7. Skąd mi to działa? Nie wiem. 7, więc na piątkach tak czy inaczej cię rania. Musiałbyś jeszcze trafić. Trafić. I trafiłem cię 3 razy. Z czego jedna mi generuje, nie mam jedynek, generuje mi się piątka jedna i jest 4 strzały. I A miałeś szóstkę? Nie wiem. On już tylko na szóstkach też generuje daka. Dlaczego? Bo generuje na szóstkach daka. Nie zagrałeś na niego strategemu za 2 cepeki. True. Racja. To tylko na niego zagram, no jasne. No tak. Więc 3 strzały na piątkach. Jeden. AP tej broni jest dosyć chyba duże, z tego co pamiętam. AP minus 5. No to w sumie... Nie masz chyba. Nie. D6 damage'u. 6. Wow. I to jest jakiś sukces przynajmniej. Na tym zakończymy pierwszą turę orków. No, udało mi się osłabić Dreda. Wiem, że używając lepiej strategii mógłbym go zabić, natomiast tutaj poza tym nie zrobiłem nic. Jest twoje początek drugiej tury Krzyśka, na której w command phase skoruje 2 punkty za obiektywy, które kontrolujesz i zdobywasz jednego strategema, nie? Jeżeli jednego command pointa odzyskujesz. Poprzesuwałeś się, zdeepstrajkowałeś się, Krzychu opowiadaj. Tak. Swoją bańką, którą dalej się staram trzymać w zasięgu i Azraela i Sztandaru, przesunąłem się do przodu, żeby dalej trzymać to dziadostwo, jednocześnie żeby bronie weszły w rapid fire albo zwiększyć zasięg po prostu plazm do Gorkanota. Jasne. Dreadnoughtem wycofałem się, żebyś znowu mnie nie popieścił z tej swojej dziwnej broni. Subtap szuka, jasne. Więc wycofałem się, Dreadnought dalej trzyma to, bo jest w zasięgu i jednocześnie widzi Gorkanota, więc będę... Tutaj przez ścianę, przez budynek, przez okna widzisz go troszeczkę, no tak. I tutaj się coś spadło. Tak, zrzuciłem Inceptorów i zrzuciłem Riverów. Dlaczego tutaj? Głównie dlatego, że trochę przeraża mnie ta ilość orków i chcę sobie dodać strzałów. Po drugie, że gramy na tak małym stole z tak dużą ilością terenów, więc mam duży problem, żeby wcisnąć ich gdziekolwiek indziej z żeby dłużej stali poza stołem, bo to jest jednak tura strzelania czy czegokolwiek, gdzie będą coś robić po prostu, a nie będą martwymi punktami zawieszonymi w próżni. Przypomnę tylko, że w 9 edycji jest trochę mała różnica z deep strike'ami, taka, że w 8 edycji było tak, że jeżeli czegoś nie wystawiłeś z deep strike'u do 3 tury, to ginęło niezależnie od tego, czy wygrałeś, czy przegrałeś. Mhm. Teraz nie ma takiego zapisu na razie, przynajmniej w tych podstawowych zasadach. Też jest. Fuck! Bo z pokiego grzyba ten... Czyli jednak nie. To nieważne. Jak się grzyją. Riverzy. Strzelą w tych orków. Oni mają heavy bolt pistolet i mają zasięg 12 sali, więc nie powinno być problemu. Heavy bolt pistolet? Tak. Oni, tak? Trzymaj. Dobra, 3 plus? 3 plus, dawaj. A, okej, rzeczywiście. Okej, dwa strzały weszły. Nie masz żadnych przerzutów? Nic? Nie, z niego? Nie są w zasięgu chyba, na pewno nie są w zasięgu. Bo tylko od Azraela masz tu zasięg? Tak. To chyba nie mieliśmy, no. Okej. No trudno. Siła... 4? Tak. Siła 4, na czwórkę.
Jeden. HP minus jeden. No to jeden schodzi. Inceptorzy oddają strzały w tym orku. Mhm. To jest, każdy oddaje 6 strzałów, więc mamy łącznie 18 strzałów. 3 razy to rzucisz? Tak, na 3 razy. Dobra, rzucę. Czyli trójki? Trójki. Wszystko? 6? 11? I ostatnie? 11, 13, 14. I teraz siła 4, tak? Siła 5. Siła 5 to na trójkach. 3. Statystycznie na razie jest dobrze. Dla mnie. 6, 7, 8, 9, 10. 10 mundów. AP minus 1. AP minus 1, czyli 10 moich orków. Plup. Agresorzy i z granatników, i z rękawic w tych orków. Mhm. Czyli 3D6 plus... Za granaty? Tak. To są te same profile, tak? Tak. Czyli mamy 14, bardzo ładnie. 14 plus z rękawic mają 18, tak? Tak? Czyli 22. 32. 32. Auć. Trójeczki, żeby trafić. Trójeczki z przerzutami od Azraela. Mhm, dawaj. To przerzucamy się przerzuty. Z Azraela. 5, 6. 11. 12, 13, 14. 24 i 2. 25. 26. 6, 7, 8, 9. 9 i 10, 11, 12. 12. AP? Teraz mamy drugą turę i chyba mam minus 1 na broniach assault. No, jeśli jest minus 1, to 12. Sprawdzę jeszcze, żeby nie było tactical, assault i rapid fire, AP mają poprawione, czyli... czyli po prostu tylu panów spada, tak? Czyli AP minus 1. Tak. Dobra, czyli 12 kolesi. Intercesorzy w tych resztkę. Orków. W resztkę moich orków. Są w połowie zasięgu, mhm. Czyli rapid fire, czyli oddadzą 12 strzałów z przerzutami od Azraela. Jasne, dawaj. 12 na 3 plus. Na 3 plus. Z przerzutami, dawaj. Jeden. Wow. No jeden, kartą. Tak, czyli 11 hitów. Siła 4. Na 4. Jakieś 6 będzie. Raz, dwa, trzy, cztery. I AP? AP minus 2 w tym momencie. Aha, AP minus 2, czyli 4. No dobra, no. No to mi zabiłeś dużo w tej turze. Bardzo dużo żeś mi w tym turze. Jeszcze nie skończyłem strzelać. Wiem, ale no. To wiesz co, to od razu sobie, dawaj. Żeby nie ten, to z niego jeszcze wykonam strzał. Ancient. Tak samo, czyli czy on jest w połowie zasięgu, żeby byli w rapid fire? No sprawdź szybciutko. Chyba nie. 15 cala. A 15 cala jest jego połowa, no to jest. No to jeden. Dwa strzały. Na trójkach? Na trójkach. Dawaj. Z przerzutem od Azraela. Nie. Nie. Na czwórkę. 4. Jest. Czyli jeden kolejny spada. Też AP, tak? Tak. Ciuch. Azrael? Azrael, jeden strzał z Mastercrafted Boltera do... Do groci, do orków, no. 3 plus? Na 3 plus, bo będę strzał jeszcze z plazmy w Gorkanota. 3 plus. 3. Jest, wchodzi. Wchodzi. I minus 1 AP. Tak. Plup. Zostawiamy, może przeżyją. No dobra, to od razu Azrael weźmie walnie plazmą w Gorkanota. Bo go widzi, teraz według nowych zasad budynkowych. Jeszcze sprawdzę, czy jest w zasięgu. Jest, chyba dosięga do podstawki. Bo budynki nie zasłaniają, przypominam, budynki... Jeżeli widzę go fizycznie, to go widzę. Budynki wysokie na co najmniej 5 cali nie zasłaniają modeli, które mają 18 plus lub więcej wundów. Okej, mieści się w zasięgu, to plazma... No, 3 plus? 3 plus. Trafił. Siła 7. Na piątkach? 6. I AP? AP minus 4 chyba? Co? AP minus 4? Minus 3, czyli na 5 mam save'a. Plasma gun. Dlatego, że mam normalnie mam save'a 3 plus, mam czar, który mi zwiększa o 1, więc mam 2 plus, czyli jak masz minus AP 3, to mam 3 plus, 4 plus, 5 plus. 5. Wysejwało się. No trudno. Hellblasterzy oddadzą strzał z przegrzanych plazm w Gorkanota. Mhm. Wykorzystuję za jeden command point ten sam stratagem, który użył poprzednio. Weapon from the Dark Age. I po prostu będą zadawały plazmę o jeden więcej. Okej, okay, tak. Czyli zadają... Przypalone. Czyli po 3 damage'u zadają każdy, tak? Tak. Czy trafiają na 3 plus? Tak, przerzutem. Dwa, trzy przerzuty. No i teraz nie przeżyć tego na... Jedynki. Na najwyżej tam. Nie? No wszystko weszło? Wow. Siła jest jaka? Siła 8. To na 4+. No ze 3 ci wejdą na pewno.
I wszedł jeden, bo jest AP minus 4. Tak. Ja mam 2 plus, czyli na 6 się normalnie sejwuje jeszcze. No nie, 6-7 mundów ma już w sumie. Dobra. Czyli makroplazma z Dreadnota idzie w Gorkanota. D6 strzałów na 4. Poczekaj, tylko wyjaśnię, bo mogą się ludzie zastanawiać, dlaczego, w jaki sposób Dredzio widzi. No on tutaj go widzi przez okienka, które tutaj są. Widzi Dreadnota, wystarczy, że widzi jakikolwiek element. Gorkanota, przepraszam. Tak. Budynki nie zasłaniają, ponieważ, przypominam, ma więcej niż 18 mundów. Początkowo, teraz już nie ma, ale na trawie zasłania. D6 strzałów. Sprawdzamy, ile strzałów. 6, bardzo ładnie. Na 4, bo już jest mocno ugryziony. Mm. A w tej edycji nie dostają wehikle za ruch kary do ciężkich broni. Czyli na 4, tak? Czyli na 3 strzały weszły. Przypomniało nam się, że jedną jedynkę Krzychu wyrzucił na przegrzanej, tak? Bo ty przegrzewasz, tak? Przegrzewam. Na przegrzanej plazmie, więc wbił sobie jednego wunda. No i teraz rzucamy na ranienie. Siła jaka jest? 9. Siła 9, czyli na 3 plus. I trafiłeś 3 razy. AP? Minus 4. Czyli na 6 się sejwuje, czyli 3 razy mnie trafiłeś. Jeszcze cover sobie zaliczy. Dostaje mimo wszystko cover, tak? Widzi, tak. Nie może we mnie strzelać, ale dostaje cover. Czyli na 6, czyli na 5 będę się sejwował. Minus 4, tak. I wysejwowałem 1, więc 2 weszły. Ile damage'u? 4 damage łącznie. 4 damage łącznie, ok, czyli nie ma tragedii. No mam teraz 7, więc mam już 11. To jest zakończenie fazy strzelania Krzycha. Nie robi żadnych szarży, nie awansuje, nie szarżuje? Nie będę się wystawiał pod Gorkanotełek. Jedyne, co mogłoby szarżować, to są oni. Prawdopodobnie jest szansa, żeby tutaj doszarżowali, tylko jakby ich wybili, to generalnie byliby tak wystawieni na patelni, na czymkolwiek, to nie ma sensu. Do kombatu, znaczy ja bym pewnie wszedł w kombat sobie. Więc ja muszę rzucić na nich liderkę. Tych kolesi mam wystarczająco dużo, że na pewno nie zdam liderki, więc rzucam na nich. Tak naprawdę jedynka mnie tylko ratuje. I wróciłem oczywiście 6. Na pewno jeden schodzi. Jednego zabieramy. I teraz wszyscy pozostali rzucają. Na każdego z nich rzucam kością. I na jedynkach lub dwójkach schodzą. Po prostu. Są slain, czy dostają wunda? Schodzą po prostu. Więc rzucam na tych trzech. Jedynki, dwójki mnie uciekają w kolesie. Jedynka. Jest jedna jedynka, czyli jeden schodzi. No i na noba rzucam. Zobaczymy, czy jedynka lub dwójkę rzucę. Oczywiście. Przypomnę tylko, że w poprzednich edycjach byłoby tak, że różnica między tym, co rzuciłem, a moją liderką, tyle ludzików by schodziło, więc w tym momencie nie miałbym oddziału. A teraz na szczęście jeszcze oddział jakiś tam sposób mam. Dobrze, przechodzimy teraz do mojej drugiej tury. I na początku mojej drugiej tury od razu zdobyłam po 2 punkty dowodzenia, zwycięstwa, bo mam 2 obiektywy. I odzyskujesz jednego command pointa. I odzyskuję jednego command pointa, dziękuję bardzo za przypomnienie. Tak, dobra, ja sobie to przestawię i zaczynamy ruchy. Żeby nie było wątpliwości, myślałem, że każda kość się liczy, na kogo się rzuca, natomiast okazuje się, że się nie liczy, po prostu rzuca się na każdy model, czy na ilość modeli, kostkę i wybiera się po prostu, który schodzi. Więc oczywiście zrzuciłem boja i wróciłem noba na stół, żeby noob mógł kogoś jednak tam walnąć. Zobaczymy, czy to w jaki sposób się po prostu opłaci. To są moje ruchy. Tych dwóch pozostałych orków ruszyło się do przodu, będą próbowali tych, jak oni się nazywają? Agresorów? Agresorów coś tam uszczknąć. Moi boysi podbiegli do przodu, Gorkanot wyszedł w jakichś ostatnich podrygach, próbuje coś zrobić. No i jeszcze mój psionik tutaj wyskoczył, żeby rzucić znowu czar Gleaning Gear, więc spróbuję to zrobić na 6. Nie ma żadnych chłopaków w okolicy. Niestety, więc to jest jego normalna umiejka. No, zarąbiście, jeszcze nie wyszło mu. Także nie ma save'a na 2+, ma po prostu 3+ save'a. Najpierw ten oddział. Slaga z Warbossa na 5-6 nie trafiła. I shoota z boja nic nie trafiło, fantastycznie. Więc strzelam do Inceptorów. Do Inceptorów strzelam 8 strzałów ze slag. Piątki, szóstki. Szóstka, szóstka, piątka, piątka i szóstka. I generują mi się 3 kolejne strzały. No całkiem nieźle, jak na orki. O, proszę. Przerzucam jedyneczkę. Nie. Czyli weszło 6 strzałów. Toughness 5, więc na piątkach. I zupełnie nic. Masakra. Zupełnie nic nie weszło. No trudno. 18 strzałów, Death Storm mega coś tam, coś tam. Death Storm mega shoota. Leci 18 strzałów. Czwórki, piątki, szóstki. Przerzut jedynek, kilka ich jest.
światło mi się odbija źle. I to są trafienie. I teraz daka na szóstkach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć szóstek. I weszły tyle. Siła 6, na toughness 4, czyli na trójeczkach. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć wundów, już się zabieram. Dziewięć wundów z AP minus 1, czyli na czwórkach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli dwa, sześć. Czyli trzy herblastery w piach. Dalej, co będzie w nich wchodziło, to są Twinning Big Shoota, czyli 6 strzałów na czwórkach, piątkach, szóstkach. Przerzut jedynek na szczęście. Tak, 3 plus. I są 4 rany i to jest bez żadnego AP na 3 plus. Po prostu się save. I jedna rana na jednym kolesiu. To jest jeden damage? Jeden damage, tak. Okay. Czyli jeden ma jedną ranę, poczekaj. Nie zaznaczę na razie, bo jeszcze dwie rokity strzelą na 4, 5, 6. Jedna generuje. Nie, czyli jest jeden strzał na 2 plus. To jest siła 8. 2. I to jest AP 3, jeśli się nie mylę. AP minus 2, przepraszam. AP minus 2. Nie zdałeś i strzedł jeden, to jest 3 damage'u. Czyli jest jeden na... Nie, bo miał jednego wunda i 3 damage'u. Aha, tak, dobrze, tak, tak, tak. Bo ten randy najpierw zostaje tak. Czyli został ci jeden ziutek. Subtap szuka, będzie strzelała z siłą... 6. Czyli całkiem niezłą i będzie strzelała w tych ziutków tutaj, bo widzi ich elegancko, więc będzie strzelała ile strzałów? Dwa. Dobrze, subtap szuka. Piątki, szóstki, dwie piątki. Na tapa pięć. Czyli trzy plus. Zagrywam Custom Ammo za dwa cepeki, więc nie mam już żadnych cepeków. Custom Ammo zagrywam oczywiście na Gorkanocie i on jeszcze raz strzeli. Strzeli wszystkie swoje 18 strzałów. Wszystkie 18 strzałów i tym razem będzie strzałów Hellblasterów. A ja chcę wykorzystać strzałem Transhuman Physiology i generalnie jeżeli jedynki, trójki będą po prostu failowały. Dobra, czyli Transhuman Physiology nie bierze pod uwagę jaka jest moja siła, po prostu 1, 2, 3 ja failuję Wunda, 4, 5, 6 mi się udaje. Ok, najpierw sprawdźmy ile trafi. Czwórki, piątki, szóstki, przerzuty jedynek. Przerzucamy te. I mamy jeszcze trzy hity. I jedna szóstka generuje nam tutaj kolejnego daka. I to też jest hit. I teraz czwórki, piątki, szóstki według tego Transhuman Physiology, tak? I to mnie tylko, to cię tylko rani. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. 11 save'ów na minus 1. 6. 3 wundy? Rzuć wszystkie. Masz 3 na razie 3 wundy. 4, 5, 6 wundów, czyli 3 by teoretycznie zeszło. Tak. Decydujesz się, że jedną kostkę przerzucasz z komandy Wirala, tak? Tak. Nie. Nic. I na 5 plus odzyskujesz. Na 5 tak, plus. I rzuć od razu tak, tak. Na 5 plus ze swojego Azraela, tak? Tak, tak. I nie. Teraz jest tak. Jeżeli są w 6 salach od Astartes Banner, na 4 plus mogą wypłacić jeszcze tak jest. Strzał. Czyli za każdego rzucać 4 plus? Czyli 3 panów. Na 4 plus będą strzelać. Dwóch strzeli z przegrzanych plazm. I w co będą strzelać? Nie. Będą strzelać w Gorkanota. Niespodzianka, no dawaj. I na połowie zasięgu, więc rapid fire. Tak, 3 plus. I... Z przerzutem od Azraela. Tylko te przerzuty. Przegięcie są w Space Marine, nie? Siła 8, o ile dobrze pamiętam. Tak, na. No rzucaj, zaraz powiem. Na 4 plus, wydaje mi się. 3? No 3, prosto. Okej, okay, no dobra. To więc są będzie. Dwa hity, czy dwa wundy? AP? AP minus 4. To już bez save'a. To jest, nie wiem, 3, 4, 5, 6, 7. No dobra, czyli bez save'a. Czyli 4 damage'u. 4 damage'u wchodzą, czyli mam 15 chyba, jeśli zrozumiałem. Czyli 3 ci zostało. 3 mi zostało, dobrze. Okej, okay, Gorkanot odpala swoje pozostałe bronie. Twinning Big Shoota. Oddział tych Hellblasterów jeszcze raz. Czwórki, piątki, szóstki. Szóstki generujące. Nie ma żadnych jedynek, na szczęście albo niestety. 3 strzały, siła 5 na toughness 4, 3 plus i 2 wundy bez AP. 2 wundy bez AP, czyli na 3 plus. Wszystko przeżył i dwie rokity. Dwie rokity wpadają 4, 5, 6. Jedna weszła, na 2 plus cię ranią. Na 4, na... Na 2 plus, tak, tak, tak. To w toughness 8 ale i tak nie trafiło, bo rzeczywiście rzuciłem jedynkę. Więc to było wszystko z...
Gorkanota i zostało mi wszystko. Przejdziemy teraz do fazy kombatu, czyli fazy, będziemy teraz się szarżować. Więc ja deklaruję, że będę nimi szarżował. Mhm. Będziesz robił Overwatch? Nie, nie będę, bo na agresorów, tak? Tak. Nie robię Overwatcha. Nie robisz Overwatcha. No to ja w takim razie szarżuję 7 cali i bez problemu dochodzę. I sobie tutaj dochodzę do tych panów. I będziemy się teraz bić. Druga szarża, jaka będzie, to te orki w Inceptorów? Tak. Inceptorów. I zanim ktokolwiek zada pytanie, dlaczego tutaj Blacky stwierdził, że nie będzie Overwatchował. Teraz w 9 edycji Overwatch kosztuje 1 command point i nie wszystkie jednostki mogą go robić. Jeśli nie mają takiej umiejętności, to muszą za niego płacić. A jeśli mają, to robią to za darmo. Jak domyślacie się, na razie nie mają w swojej karcie takiej umiejętności, więc płacimy za wszystko. Szarżuj nimi na Inceptorów, robisz Overwatch? Robię Overwatch. Dawaj, rób Overwatch. Jeden command point. Sprawdzę od razu za Azraela, czy na 5+ mi wróci. Nie wrócił. 18 strzałów. 3 razy po 6, na szóstkach, nie. Nic. 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 I jest jedna. Siła 5? Tak. Na 3+. Brawo. Dobra, zobaczymy, czy ja dochodzę z szarżą. Wróciłem 5, mogę jedną kostkę przerzucić. 10. No to spokojnie, doszli. Dostawiłem tyle, ile mogłem. Musiałem uważać na tego jednego Rivera, którego nie mogłem się za bardzo zbliżyć. Więc w close combacie mamy teraz, trochę to się zmieniło, bo jest pierwszy rządek i wszyscy ci, którzy są w pół cala od pierwszego rządku. Nikt więcej tutaj z tyłu nie bije, nie ma żadnych dwóch cali i tak dalej. Więc najpierw bije 15, czy trzech, pięciu chłopaków bije 15 razy. Na 4+. 3+. 3+, przepraszam, tak. Na 3+. I na piątkach. Na piątkach cieranie. I to są dwie rany. AP? AP, żadnego AP. Po prostu dwie rany. Rań się. Na 3+. Dawaj, failuj. O, jest jedna rana. Okej, okay, no to jedną mam bitą. Na... Jedną bitę? Poczekaj, nie układę, bo teraz jeszcze atakuje on. Na 4+. Weszła jedna oczywiście. Noby mają siłę 5, więc razy 2 to jest 10, więc 2 razy więcej od niego. Od jego toughnessa, więc na 2+ go ranię. I jest jedna rana. Wysejwuj się. To jest na -3, jeśli dobrze pamiętam. Czyli na... piątkach. Nie wysejowałeś się i to jest D3 damage'u. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka schodzi. Nie, przeżyłem. I ma dwie rany. Tak, jeden ma dwie rany. Jeden ma zadane dwie rany. I bijemy się tutaj. Od razu szybciutko zrobię. Dwa ataki, przepraszam, z chłopaka. 1 i 2, fantastycznie, czyli on nie uderzył nic. No i Nob uderza na 4+. I nie zrobił nic. Jezus Maria. Nie masz nic przerzutu, pani moja? Okej, Inceptorzy. Na 3+. Dawaj. Bij. Siła 4, tak? Tak. Na 4+. Dawaj. I raz, dwa, trzy, cztery. 4. I 4 zeszło. Bo nikt się nie wysejwował. Dobrze, to ja sobie tutaj 4 teraz zdejmę. I tutaj, ci twoi trzej? Mhm. Na czwórka, bo mają fisty, więc dobrze. Tam robią głęboką penetrację. Dużo AP mają, tak? 4 weszły ataki. Plus. I na 2+. O, jeszcze 3, 4, 5, matko. Tak, ja już mogę ich zjeść, ale rzuć dla porządku. Weszli. No. Plup. Moralka na boysa, którzy stracili 4 kolesi, nie ma sensu, ponieważ nie ma takiego rzutu, który mógłbym rzucić, żeby nie zdali. Natomiast Krzuchu musi robić moralkę na headbusterach. Zobacz, masz jakieś zasięgi, przerzuty. Znaczy mam poprawiony o jeden od Enchanta. Mhm. Straciłeś 3? Straciłem 3. No to rzucasz kostką, jedną kostkę, tak, jedna kostka. Rzuciłeś 6, to jest 9. Mogę przerzucić, bo nie poznając to strach. Okej, okay, no wiadomo, że na spytaniu przeczytałem wszystko. 4. No, czyli masz 7, liderkę masz 8. Tak. No więc nic, więc teraz ten River tutaj stracił 4 kolegów. 7, jaką ma liderkę? 7. To stoi. To jest sierżant. No to 8, czyli stoi. Czyli na tym kończymy moją drugą turę. Nie zapowiada się to dobrze, bo został mi tylko Gorkanot, tak naprawdę Whitboy i... Gorkanot na 3 hundach i... Big Max z Shock Attack Gunem. No ale zobaczymy. Dobrze, w drugiej turze Krzycha zdobył 2 victory pointy za
Obiektywy, nie dodałeś sobie. Nie. Ci musi się przypominać. I command point. Command pointa tak, sobie to już command pointa sobie doliczy. Jasne. Dobrze, więc ruszyłeś się. Twoi inceptorzy wyskoczyli z walki, bo mają zasadę fly. Tam jeden, jest, mogą. Tak, jeden jest na dwóch, dwóch ranach. Wyskoczyli z walki, ten river blokuje tutaj dojście trochę. Troszkę tak. I wszyscy się przesunęli, nadal będąc w obiektywie, tak. Przesunęli się do przodu, żeby odpalić wszystko, co pewnie mogą w Gorkanota. I tak naprawdę próbujemy coś porobić, zobaczymy. Coś jak... zrobić, coś ogarnąć. Ja mam taki niestety plan, żeby jednak spróbować ubić tego twojego meka, ale to zależy od tego, jak dobrze mi pójdą rzuty, bo może się uda, ale... Jasne. Zaczniemy od pojedynczego rivera, który odda strzał. Wiesz co, ja rzucę granatem na 6 cali. To jest shock grenade. Bardzo dobra decyzja, bo masz D6. Tak? A to jest shock grenade, on po prostu wyłącza overwatcha. Czy nie będę mógł w ogóle overwatchować? Nie będziesz mógł overwatchować. Dobra, okej. Okay. Znaczy, zwróć uwagę, ile ja mam command pointów. Dwa. Zero. Aha, nie, okej. Okay. Więc nie będę mógł nawet chciał overwatchować. Ja cały czas zapominam o tym, że teraz tak. Już nie ma... Więc po prostu strzel z pistoletem, możesz zabić jedną gorkę. Strzel z pistoletu. Cały czas nie mogę się... Do... Cztery. No. Trafiłeś? Na cztery zraniłeś? Nie zraniłeś. Okej. Okay. Teraz ci kolesie? Tak. 18 strzałów. 18 strzałów. Na trójkach? Z przerzutem od Azraela, bo tak są w bańce, więc... Nie, zdarzy się 4. 4. 5, 6. 7, 8, ile to jest? 4 plus 5, 9? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Siła 5 na tych zbraniach, czyli na trójkach. Tu już nie masz przerzutu chyba, nie? Nie mam przerzutu. Bo tylko Azrael daje do hita, tak? Tak. Dobrze. Czyli na 3 plus, to jest 2, 4, 6, 8, 10 z AP. Minus 1. No to 10 kolesi zniknęło, czyli 5 mi zostało. Czyli zrobimy tak, pup, pup, pup. I noba tutaj podstawimy. O, tak zrobimy, żeby Nopsa stał tutaj gościem. I zabiłeś mi tylu kolesi. No i zobacz, jak ci pięknie poszło. Pięknie. Jak to oni teraz zdawali liderkę na... Na jedynce. Na jedynce. To już mnie nie interesują w zasadzie w tym momencie. Tak naprawdę cię interesują. Czy wiesz, trochę to inaczej działa, bo oni zdają na jedynce i później ginie jeden i reszta zdaje na jedynce ginie, tak? No, także oni jeszcze będą cię mogli związać. Ja podejrzewam, że czterech przeżyje na pewno. Trzech, czterech przeżyjemy. Dobrze, na razie strzelimy w Gorkanota, zobaczymy, co się będzie armata. Kolejny oddział, tak? Czyli co, Hellbusterzy może? Hellbusterzy. Dobra. Na połowie zasięgu, czyli bo Rapid Fire. Jasne. Przegrzane plazmy. Tak, za jeden command point wykorzystam jeszcze raz stratagem Weapon from the... Dark Ages? Dark Ages i cyk. I to co ci daje? Czyli, że dodatkowy będzie dawała jedną zartą. Dodatkowy damage, czyli normalnie mają jeden, przegrzewane mają dwa damage'u, a Weapon from the Dark Ages daje ci dodatkowy D3 damage'u. No nie, trzy po prostu. Po prostu daje ci 3 damage'u. Tak. Więc tak naprawdę starczy ci, że jeden z nich trafi i zdejmie ich. Dawaj. Cztery strzały w połowie zasięgu, na trójkach, z przerzutem od Azraela, z przerzutem od Azraela. Nic, siła 8. Na toughness 8, czyli 4 plus. A AP? Minus 4. No to nie mam save'a, wchodzi mi damage. Zabiłeś mi go. Po prostu mnie go zabiłeś. Blech. Pięknie się chyba sterzy spisali. Zabili mi Gorkanot. No skoro zostało mu niewiele celów, tak naprawdę w zasięgu, to co? Intercesorzy walną w tych orków. W to co zostało? Tak, rapid fire na trójkach z przerzutem od Azraela. 12 strzałów na trójeczkach z przerzutami faili, czyli dwa przerzuty, czyli ma 10, 12 strzałów na czwórkach. Z 12 tylko 4 nie weszły, czyli 8, no to wszyscy zeszli, bo to jest 6 ran. I problem polega na tym, że w tej turze już nie mam w co strzelać po prostu. Nie masz strzelać, nie masz zasięgów. Oni jaki mają zasięg? Przepraszam, jeszcze sprawdzę z Azraela, czy odzyskam command point za tego stratagem na 5 plus. Nie odzyskałeś, bo tu wrzuciłeś 4. Więc teraz właściwie mógłbyś strzelać teoretycznie w Big Maca, ale nie jest on najbliższym modelem. Najbliższym modelem są Gryczyny. Tak. Tak przynajmniej gramy, że nawet niewidoczny model blokuje jednak tą możliwość strzelania w niego. Nie wiem, jak będzie dokładnie w 9 edycji, jeśli ktoś gdzieś doczytał, jak to wygląda, ale no nie można celować modelu, jeśli jest coś bliżej od niego i on jest w trzech celach od tej jednostki, a ponieważ groty są tak nisko, nie może w nie celować. Więc tak ustaliliśmy, że na razie tak gra. Jeśli można inaczej, to nas poprawcie. No i tak naprawdę to na tym jest koniec trzeciej tury Krzycha. Tak, ile masz victory pointów tak w ogóle? 4. 4, dobrze. Masz 4 victory pointy. Okej. Okay. Tak. Więc przechodzimy teraz do mojej trzeciej. Ja tak naprawdę mam 20 Gryczynów tutaj, 10 Gryczynów tutaj, Big Maca z Custom Subta Pszuka i Weird Boya. No to więc ja się muszę teraz porządnie zastanowić, co zrobić dalej, żeby jakoś to ugrać.
Ruszyłem się w ten sposób, aby jak najbardziej zwiększyć ilość modeli Grecinów, żebym musiał najpierw strzelać w Greciny, zanim strzeli w Big Maca. Wystawiłem ich, trochę wysunąłem do przodu, żeby nie było wątpliwości, że są bliżej. Nie, to nie jest dobry ruch. Wystawiłem jeszcze Wild Boya, żeby mógł smite'em posmierać tutaj tych kolesi agresorów. Zobaczymy, czy to coś da. Wild Boy będzie atakował agresorów, znaczy będzie atakował, będzie robił smite'a na nich. Więc rzucamy. Smite jest na ile? Pamiętasz? Na 5? Na 6? Na 5. Udało mi się tak czy inaczej, nawet jakby było na 6. Czyli to był normalny smite, więc D3 mortali. Tak, chyba tak. Pur. 3. Czyli chyba jeden schodzi. Jeden umarł. Jest mi przykro. Mi też jest przykro. Jeden umarł. Żeby to nie był sierżant tylko. Więc oddam najpierw strzały z Big Maca. Zobaczymy jaką mam siłę. Z siłą 6 będę strzelał. No niech będzie. Zobaczymy ile strzałów. Strzałów 7, więc 7 strzałów w tych kolesi. Piątki, szóstki, z czego szóstki generują i jedynki przerzucam. Więc jest tak i to mi generuje kolejne. Więc 2 strzały. 2 strzały, siła 6 na toughness 5, 3 plus. 1 hit. Bo to oni mają toughness 5, nie? To są grawice. Tak. No więc 1 AP. AP, już ci mówię, duże dosyć. AP jest minus 5, więc chyba nie masz. Mam inwa od Azraela, bo jego Hellbender daje 4 plus. No to dawaj. No i oczywiście się wybronił. I na tym tak naprawdę kończymy moją turę strzelania, bo nie mam już w co więcej strzelać. Szarżujesz? Nie szarżuję, bo nie mam czym szarżować. Przechodzimy do twojej czwartej tury. Tak. Przestawiamy sobie kosteczkę na czwórkę, jak znajdę. O, na czwartą. Dark Angel, czwarta tura. Dodajesz sobie 2 victory pointy za obiektywy, które zajmujesz. Czyli mam 6 i masz 6, mam 1 command point. A właśnie, dostaję 1 command point. Zapomniałem o 1 command point. No tak. Zupełnie zapomniałem o tym. No to dobrze, fantastycznie. Czyli będę mógł wykorzystać Growth Shield, jak przyjdzie, co do czego. Krzychu, opowiadaj o swoich ruchach, bo tutaj się trochę podziało. Tak. Poszedłem wszystkim do przodu. Ponieważ jednym z celów jest zabicie Warlorda, dlatego. Tak. Mhm. Tak, agresorzy i inceptorzy adwansowali. Mhm. O ile inceptorom poszedł tylko jeden cal, adwansa to jest super, ale agresorzy 6 cali i wypadli bardzo mocno do przodu. Mhm. I będą karać, mam nadzieję przynajmniej. Hellblasterów zostawię mocno z tyłu, bo jeszcze się łapią i będą dzięki temu jeszcze skorować. Mhm. Więc oni okay. Już nie muszą mieć mocnego wygaru. Dobra, na to, co zostało na to co, tych dwóch? A, i drewno sobie przeszedł tam troszkę w boczek. A, drewno się tutaj pojawił, tak. Okej. Okay. Wychylił się z za rogu, zobaczymy. Jasne. I nadal jest w obiektywie, więc będę mógł sterować. Super. Dobrze, no to to. Z czego strzelasz, powiedzmy? Tak, najpierw z agresorów. Czyli z tych kolesi, tak. I oczywiście musisz strzelać w grotów. Tak, najpierw sprawdzę sobie, i teraz jako, że adwansowali, a mają broń asad, no to na czwórkach, nie na trójkach. Tak, no plus jeden mają do hitu. Najpierw sprawdzę tak, 2d6 za granatniki, ile oddaję strzału z granatników, tak? Dobra. 9. Okej. Okay. I z góry mają 12 strzałów z rękawic jeszcze. Dobra. Tak? No to najpierw rękawice. 12 strzałów. Na czwórka. Na czwórka. Więc mamy 2, 4, 6 strzałów. Siła 4, no na 2 plus, tak czy inaczej, bo to są gryźnie. I zabiłeś 6. I teraz... granaty. Tak samo na czwórkach. I to będzie na... siła? Na dwójkę. Na dwójkę. Tak samo chyba. Dwóch. Jeszcze dwóch. Tup. Czyli intercesorzy? Intercesorzy walą w te groty. Mhm. Jest ich 6. Tak, ale 5 tylko jest na rapid fire. Czyli masz 10 strzałów, 11. 3 plus? 3 plus. Bo normalnie już tylko szli. Z przerzutami od Azraela. Tak jest, bo są blisko. 2 ci jeszcze doszły, super. Mhm. No i teraz 7, 4, na 2 plus, bo to jest toughness 2. I zginęło. Zginęli pozostali. No i teraz co robisz, mój drogi? Redemptor. Strzeli w twojego Big Maca. On ma 2 wundy tylko, tak? Zostały 4. Zostały mu 4 wundy. 4 wundy. I on będzie strzelał w Big Maca, którego tak, widzi. Widzi. I co będziesz robił? Przegrzewam. Przegrzewam plazmę, D6 strzałów. Ile strzałów? 3. 3, może być, może być. Znaczy, na pewno się nie zabije tak czy siak sam. Tak, dobrze. To ma 4 rany. I na piątkach niestety, bo jest dość mocno poharatany. Tak jest. I no, jedną sobie zadał, ładną. Ale jest jeden hit. Jest jeden hit. I to są 2 rany AP minus 4. No to ja żadnego save'a nie mam, czyli mam jedną rankę, mi wbiłeś, zostały mi jeszcze 3 wundy. Okej? Okay. Co dalej? Ci twoi inceptorzy? Inceptorzy. W groty. Oni niestety muszą strzelać w groty, bo groty są bliższe. Więc... Tak samo na czwórkach. Tak, 18 bo zdansowali. No dobra. Pierwsza szóstka?
Na czwórkach trzy strzały. Czy są w zasięgu Azraela? Są, są. Czyli przerzucam ten. Tutaj są w zasięgu. Przerzuc- doszły jeszcze dwa. Z pierwszej i szóstki. Przerzuty jedynek dwójek. Czyli mamy 5, 7, 8, 9. I ostatnia szóstka. 10, 11, 12, 13. Na dwójeczkach oczywiście. Całodzio. Tak. Całodzio, to jest 13 hitów miałeś, całodzio. To jest 10 grotów. Ale zrobił swoje, czyli pozwolił mu jeszcze przeżyć jedną turę. Azrael ma nadal jednak bliżej do Weird Boya niż do Big Maca, więc Big Mac, Paintboy jest na jednym, nie Paintboy, Boże, Weird Boy. Więc jest na jednym łudzie, więc strzelasz? Z czego? Strzelam. I z Mastercrafted Board Gun, i z plazmy na trójkach. Dobra, no dawaj. A, przepraszam, rzucę jeszcze raz. Dobra, bo... dobra, pojedę na jeden rzut. Board Gun, nie, z przerzutem od siebie. Mhm. Tak. Tak. Siła 4. Na toughness 4. Wound? AP minus 1. AP minus 1, dostaję wounda z winą. No spoko. Jako, że nie deklarowałem, no nie mogłem deklarować podziału broni, bo nie wiedziałem, czy... Tak jest. Tak? Więc to drugi strzał poszedł też tam. I zabiłeś mi go. Szarżujesz tak. Jeszcze mogę zobaczyć, może uda mi się strzelić. Strzelę z Ancienta. Ancient strzela, ma jest zasięgu 24 cali, tak? 30. Więc, z tym swoim bolt... Tak, gunem, coś tam. Bolt rifle. Tak? Bolt rifle, no. Na 3+. Mhm. Trafił. Siła 4. Mało. Nie, nie udało mu się. Ten Hellblaster też go widzi. Chyba. Hellblaster go widzi? Powinien go widzieć, bo oni się ruszyli. Jeden tak. No dobra, no to jeden Hellblaster nie wystrzela. Dobra, strzał jeden. No na 3+. Dobra, 3+. Przegrzewam. Okej. Okay. Trafił. Przegrzana jaka jest siła? 8. No to na 2+. I AP? Minus 4. A damage? 2. Czyli dostał 3 wundy i jeszcze ma jednego wunda. Au, au, au. Więc to jest koniec twojej fazy strzelania. I mogę szarżować. No a tymi, którzy asaltowali, nie możesz, więc tak naprawdę nie możesz niczym. Tak, nic ale mógłbym deklarować szarże teraz, tak? Mógłbyś normalnie deklarować szarże. Ale nie mamy tego, więc kończymy. Przechodzimy teraz do mojej czwartej tury. Do mojej czwartej tury. W której zdobywam 2 victory pointy za trzymanie tego i tego znacznika. Więc mam ich 6. Czyli nadal jest remis. Nadal jest remis. Okej, okay, postanowiliśmy, że dla samego ćwiczenia odpalimy, ja spróbuję jeszcze skończyć swoją turę. Więc to jest mój cały ruch. Oczywiście nie ruszam się, bo to jest broń heavy, nie chcę strzelać gorzej. Sprawdzam, z jaką siłą będę strzelał. Siłą 5, fantastycznie. Strzelam oczywiście w agresorów. Zobaczymy ile strzałów. O, 11. I to jest bardzo fajne. 9, 11 strzałów. Na piątkach, szóstkach, mój drogi. Przerzuty jedynek, bo bedmusi. I... jedna szóstka. Tak, jedna szóstka, bo mam piątkę, szóstka, jedna szóstka. Nic, czyli 2 strzały. Siła 5 na tafa 5, więc 4. Na szczęście obydwaj. I teraz sejwuj się. Sejwuj się na AP... Gdzie to jest? Gdzie to jest? Big Mac. Sejf jest minus 5, więc nie masz. No i teraz D6 mundów na każdego. 2-2. Czyli jeden... Mają po 3 wundy. Czyli jeden zginie, drugi jest na... Jeden zginie, jeden jest cały. Bo weszły 2 wundy w niego i drugie 2 wundy w niego weszły, bo które nie przechodzą dalej. Tak. No i na tym, słuchajcie, skończymy, bo jest 100% pewne... Nie przeżyje. Nie 100% pewne, że Krzychu tutaj zaraz wszystkim we mnie odpali i go zabije. On jest na jednym wundzie. I jeszcze sobie zaawansuje czymś, żeby zająć objective, więc będę trzymał 3 w tej turze. Więc teraz zrobimy tak. Teraz będzie twoja piąta tura. Zasymulujemy to sobie, tak? Zasymulujemy. Teraz będzie piąta tura. W piątej turze kończy się ta gra. Ta misja się kończy na koniec piątej tury. Tak. Więc ty na koniec w piątej turze mnie zabijasz. No. Ja ginę. I dochodzisz do obiektywu. Na pewno. Dochodzisz do obiektywu. Czyli miałeś 6, miałbyś 8. Tak? No. I jeden za zabicie Warlorda. Czyli 8? Tak. Miałem 6, 7, 8, 9. Nie, nie liczysz tego. Dlaczego? No bo dochodzisz tam dopiero w swojej turze. A racja. No, więc dostałbyś 6 punktów. No Boże, 8 miałbyś victory pointów, miałeś 6. Tak. I zabiłbyś Warlorda, więc miałbyś 9. Natomiast ja na koniec swojej piątej, bo tutaj byś, no ciężko by ci było chyba tutaj gdzieś wlecieć i coś mi zrobić. No mógłbym próbować interceptorami gdzieś tutaj wskoczyć na górę i z góry na przykład strzelać z advancem. Może... Zarzucę okay. Sobie ciekawość, ile bym zaadwansował nimi. Jeden. Czyli nie dobrze. Nieważne, w każdym razie ja bym tutaj był blisko, ścisnąłbym się i załóżmy bym miał... radę, 11 ruchów. Czyli byś strzelił, pewnie byś ich wystrzelał. Czyli ja miałbym 6 victory pointów, ty miałbyś victory pointów 9.
No tak to wygląda. Tak to wygląda. Więc, no cóż, ciekawie się grało, zupełnie inaczej niż ostatnio, aczkolwiek zrobiłem parę błędów, no ale to wszystko w jakimś krótkim podsumowaniu. Moi drodzy, dziękujemy wam za obejrzenie gry, pierwszej gry, którą... jak ja to nazywam? Projekt Warboss. Bo ja się uczę, a poza tym jest to fajna, chwytliwa nazwa. W której po pierwsze gramy, staramy się grać jak najlepiej, staramy się przywiązywać uwagę do zasad, mimo że na pewno popełniliśmy wiele błędów, ale staramy się to robić jak najlepiej. A przy okazji teraz, jak już wyszły te podstawowe zasady do 9 edycji, to staramy się grać od razu na 9 edycję, żeby już trochę zacząć to ogrywać. Jak zauważyliście, są inne zasady odnośnie terenów, inne zasady odnośnie Overwatcha, inne zasady odnośnie niezależnych bohaterów, którzy stoją w otoczeniu jednostek. Muszą być w trzech calach, a nie tylko po prostu być, mieć kogoś przed sobą od unitu, który strzela. Oczywiście poprosimy o konstruktywną krytykę w komentarzach, tak abyśmy, jeżeli włapiecie gdzieś jakiś błąd, albo zrobiliśmy coś źle, bo można było zrobić coś inaczej. Na pewno było, nie ma siły. Na pewno. Podajcie timestamp, czyli ten znaczek, gdzie to tam mniej więcej było i napiszcie, co było źle, jak to powinno być. Przez pół gry, trzy czwarte gry, mieliśmy kolegę Witka, któremu bardzo dziękujemy za to, że z nami był, który nam podpowiadał, mówił, jeśli nawet nie podpowiadał w sensie, co mamy zrobić. Znaczy, co do zasad raczej, tak? Ale podpowiadał też na przykład, hej, to zrobiłeś źle, ale robił to dopiero po fakcie, żebyśmy sami mogli się nauczyć na błędach. No Witek jest trochę bardziej doświadczonym graczem, więc... On gra więcej niż my, na pewno. Na pewno. Więc tak, słuchajcie, to jest projekt Warboss. Tu się uczymy grać, tu myślimy o tym, jak grać lepiej i staramy się grać lepiej, tak aby wam się lepiej oglądało. Teraz grałem z Krzyszkiem, następnym razem pozmieniamy trochę rozpiski i zagramy jeszcze raz. No i wyszło jak wyszło. Nie oceniam tutaj, czy mieć mocniejszą rozpiskę, czy nie. Ja na pewno zagram jak warzywo w pewnych aspektach. Ale nic, uczymy się, gramy dalej. No tak. Jakieś komentarze co do swojej gry? Znaczy, wiesz co, w zasadzie tylko żałuję, że włożyłem do tej rozpiski riverów. Mhm. Bo, znaczy, zakładałem, że ich gdzieś zrzucę i oni faktycznie coś poszarżują, porobią, ale nie wziąłem pod uwagę tego zagęszczenia terenu i że gramy na tak małej planszy jednak. I oni po prostu nie mieli fizycznie gdzieś się wcisnąć, żeby coś zrobić. Ta plansza jest jeszcze mniejsza od 4x4, bo 4x4 jest jeszcze większa niż to, więc... I po prostu żałuję, że ich włożyłem, no bo mogłem to lepiej zainwestować te punkty i jedno co żałuję to, że nie ze stratagemu... Ze stratagemu nie społowiłem damage'u, który wyłapał Dreadnought od twojego Big Meta. Mm-hmm. Bo mogłem to społowić stratagemem i wtedy on by trochę lepiej jeszcze podziałał. Ale jasne. Tak, chyba nie było aż tak źle, ale będę jeszcze analizował, zresztą wytkniecie mi błędy. Granie na mniejszym stole na pewno zmienia zupełnie mechanikę gry, jest inaczej. Inaczej, trzeba inaczej myśleć. Ja wiem, że wziąłem dwa oddziały boysów, po tym jak złożyłem mapę i pomyślałem, że mam da jump, i zauważyłem, jak się wystawiliśmy. Nie miałem co z nim zrobić w ogóle. Nie miałem gdzie wystawić, nie miałem gdzie się nim zrobić. Deep Strike w ogóle właściwie. Na tym formacie tej do 1000 punktów na tej rozmiarze mapy nie ma sensu. Nie ma sensu robić Deep Strike na dwóch panelach. Zupełnie. No w każdym razie, słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobało. Tak jak mówimy, konstruktywna krytyka w komentarzach poprosimy, bo chcemy wiedzieć lepiej, chcemy lepiej to lepiej grać, wiedzieć więcej. I tyle. Dzięki ci za grę jeszcze w ogóle. Nie? Dzięki. Fajnie było. No. Na razie. Cześć.